Moi drodzy, co trzeba zrobić, żeby móc komuś zaufać? No, w pierwszej kolejności trzeba tego kogoś poznać, trzeba tę osobę poznać. W jaki sposób możemy ją poznać? Rozmawiając z nią, słuchając tego, co ma nam do powiedzenia i też weryfikując te wszystkie słowa w takiej no, życiowej, życiowej postawie. A więc, pierwszym fundamentalnym czynnikiem, dzięki któremu możemy komuś zaufać, to jest oczywiście poznanie tej osoby. Dobro, pokój dobro, witam Was bardzo serdecznie. Nawet jeżeli na początku mówiłem o zaufaniu, co trzeba zrobić, żeby móc komuś zaufać, no to chcę mówić o wierze. Zresztą nie ma wiary bez zaufania, bo wiary można rozpatrywać na takich dwóch fundamentalnych płaszczyznach: wiara jako wiara w coś, wiara w jakąś treść, wiara w to, co mi ktoś powiedział i wiara komuś. Zawierzenie komuś, powierzenie siebie komuś, zaufanie komuś. Więc, więc mówiąc o tym, o tym zaufaniu, no mam na myśli też, też wiarę. No nie, nie zbudujemy relacji zaufania, jeżeli kogoś nie poznamy. Nie zawierzymy komu, komuś, jeżeli nie będziemy starali się go poznać. Prawda? Temu człowiekowi mogę ufać, temu człowiekowi mogę zawierzyć. Poznałem go, jestem pewien. Ja nawiązuję w ten sposób do naszego cyklu związanego z wyznaniem wiary. W poniedziałek to nasze spotkania. Z księdzem biskupem Osterem i z książką Credo. Jesteśmy w tym miejscu tej książki, w której analizujemy siedem przymiotów wiary. Kiedy czytamy Katechizm Kościoła Katolickiego, tam w katechizmie znajdziemy opisanych siedem przymiotów wiary. Może króciutko dla tych, którzy pierwszy raz z nami się spotykają, którzy pierwszy raz oglądają nasze spotkania ze słowem nadobrano, przypomnę, te przymioty, które już omówiliśmy, a można je obejrzeć czy posłuchać na ich temat w archiwalnych odcinkach, które są na playliście zatytułowanej właśnie Kredo. Właśnie Jakie to były dotychczas omówione przymioty wiary? Wiara jest niezasłużonym darem, dostępnym dla wszystkich, którzy pokornie o niego proszą. Po drugie. Wiara jest nadprzyrodzoną cnotą, koniecznie potrzebną do zbawienia. Po trzecie, wiara jest dobrowolnym aktem człowieka, w którym biorą udział rozum i wola. Po czwarte, wiara jest pewna, ponieważ Jezus stanowi jej gwarancję. I tydzień temu mówiliśmy o piątym przymiocie wiary, czyli Wiara pozostaje niepełna, dopóki nie znajdzie potwierdzenia w czynach miłości. Dzisiaj szósty przymiot wiary, przymiot, jak wspomniałem, opisany w katechizmie Kościoła katolickiego. Właściwie z katechizmu Kościoła można, można wyłuskać te, te przymioty wiary. A chodzi o to, że wiara buduje się poprzez słuchanie Słowa Bożego i poprzez gorliwą modlitwę. Serdecznie zapraszam. Szósty przymiot wiary łączy się z dwoma innymi opisanymi już wcześniej: z aspektem wiary jako nadprzyrodzonej cnoty oraz z pewnością wiary. Wiara wzrasta, ale może ona również słabnąć. Dlaczego na przykład organizujemy w kościele wielbienia i śpiewamy pieśni na cześć Pana? Oczywiście przede wszystkim dlatego, że wierzymy, iż Bóg jest godzien wszelkiej czci. Równocześnie tego rodzaju modlitwa pomaga nam wytrwać w wierze. Dzięki niej możemy wyrazić, jak wiele znaczy dla nas Bóg. Czy On sam potrzebuje naszej modlitwy? Nie. Ale urządził świat w taki sposób, że kiedy go wychwalamy i uwielbiamy, nasza wiara się umacnia. Jak bowiem, pisze Paweł w liście do Efezjan, istniejemy ku chwale Jego majestatu. Tak. Zostaliśmy stworzeni po to, by chwalić Boga bezpośrednio poprzez modlitwę uwielbienia, a pośrednio całym naszym życiem. Im bardziej uczymy się żyć i wykonywać wszystko dla Boga, tym głębiej wrasta w nas wiara. Z wiarą jest podobnie jak z parą zakochanych. Człowiek zakochany lubi słuchać, kiedy ta druga osoba powtarza mu, że jest piękny, cudowny, wyjątkowy. Zakochani niecierpliwie czekają na kolejną okazję, by okazać swoje uczucia. Taki autentyczny wyraz miłości wzmacnia ich relację, ugruntowuje ją i buduje zaufanie. Okazywanie uczuć pozwala nam łatwiej wytrwać i wzrastać w miłości. Podobną funkcję pełnią w naszej relacji z Chrystusem modlitwa. Udział w Mszy Świętej, sakramenty i czytanie Słowa Bożego. Również zwyczajne zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, lub sprawy podejmowane ze względu na Boga, pomagają wytrwać w miłości. Angażujemy się dla człowieka lub jakiegoś przedsięwzięcia właśnie po to, by niejako sprawić przyjemność Bogu. Podczas rozmów często słyszę, że ludzie z przekonaniem zapewniają o swojej wierze, choć, jak przyznają, rzadko chodzą do kościoła i modlą się sporadycznie. Kiedy jednak, prowadząc taki dialog, próbujemy zejść na głębszy poziom i pytam: kim dla nich jest Bóg, Jezus i czym jest Kościół? To prawie zawsze okazuje się, że w istocie odeszli już daleko od Boga. Stopniowo wyzbywali się podstawowych zasad wiary. Jezus pozostał dla nich jedynie bardzo szczególnym człowiekiem, ale Bogiem? Nie, nie przesadzajmy, aż tak bym się o nim nie wyraził. A co z Pismem Świętym? Pismo Święte jest całkiem w porządku. Ale to już stara księga, stworzona przez ludzi dawnej epoki i trochę nie przystaje do dzisiejszych czasów. Owszem, jest w tych wypowiedziach ziarenko prawdy. Jednak, kiedy człowiek nie modli się regularnie i nie przebywa z ludźmi, którzy chcą czerpać z pisma świętego, ponieważ są przekonani, że w ten sposób słuchają słów samego Boga. Wówczas zasadniczo przestaje on wierzyć, że Duch Święty jest współautorem Pisma Świętego, pisanego przez ludzi pod jego natchnieniem, i że tym samym jest ono słowem Bożym włożonym w usta człowieka. W zwyczaju poświęcania dnia Szabatu lub niedzieli wyłącznie na sprawy Boże kryje się wielka mądrość. Gdy chodzi o relacje z Bogiem, Człowiek ze swej natury nie postępuje właściwie. Ludzka natura jest w tym względzie poniekąd skażona. Jeśli więc pozostawimy ją samej sobie, znajdziemy się na równi pochyłej, która sprawi, że będziemy stopniowo spadać w dół, coraz dalej od Boga. Walka ta nie jest obca nikomu z nas. Czy obejrzeć teraz serial na Netflixie, czy zajrzeć do Pisma Świętego? Hmm. Spotkanie z przyjaciółmi, czy wyjście na adorację. Tak, czasem trzeba stoczyć walkę. Walkę, która wymaga dyscypliny i systematyczności. Kiedy jednak ćwiczymy się w tym, co dobre, tym samym trwamy i wzrastamy w wierze. Przyznam szczerze, że pewnym odkryciem było dla mnie to stwierdzenie, które biskup Oster zawarł mniej więcej w takich słowach, że wyrażanie uczuć, czyli taka sfera emocjonalności, która na przykład uzewnętrznia się podczas nabożeństw, wielbień, śpiewów, pomaga nam wytrwać w wierze. Może jest to też taka cecha charakterologiczna, że ja jakoś tak emocji za bardzo nie okazuję. Ale tak sobie pomyślałem, no, no, jest coś w tym. Ja tak powiem szczerze, że niekiedy tak sceptycznie podchodzę do tych wszystkich takich emocjonalnych wydarzeń w kościele. Pewnie różne osoby mają różne potrzeby i pewnie są też osoby, które potrzebują tej emocjonalności. Tej, dobrze rozumiany oczywiście. Ja tutaj nie mówię o jakichś jakich, takich nieprawidłowościach. Ja myślę o takich, takiej, takiej zdrowej emocjonalności, która związana jest właśnie z modlitwą, z uwielbieniem Pana Boga, z, z pięknymi śpiewami, z adoracją. To, to, wszystko jest, to wszystko jest piękne. I człowiek tego potrzebuje, żeby wyrazić swoją miłość do Pana Boga, a tym samym ugruntować się w wierze. To jest. Niezwykle niezwykle dla mnie, dla mnie od, odkrywcze, bo tak jak powiem, chociaż był taki moment w moim życiu, że, że też na takie różne emocjonalne wydarzenia chodziłem, brałem w nich udział i, i sam prowadziłem, pewnie pewnie. Jakby to powiedzieć, forma, forma modlitwy od czasu do czasu się zmienia, ale co do zasady, tak, to, to okazywanie emocji jest, jest niezwykle, niezwykle ważne. I teraz zobaczcie, jak ważne w tym wszystkim jest dobre przeżywanie i modlitwy, i sakramentów, i mszy świętej, i czytania Słowa Bożego. Jeżeli jest to tylko takie suche, takie, takie wiecie, no uczestniczyłem we Mszy Świętej, albo byłem na Mszy Świętej, albo wysłuchałem Mszy Świętej, albo przeczytałem Słowo Boże, a ono jakoś nie poruszyło mnie wewnętrznie, albo co jeszcze gorszego, kiedy zaniedbam te praktyki związane z modlitwą, sakramentami, mszą świętą, uwielbieniem Pana Boga, to wtedy ta moja wiara zaczyna powoli stygnąć. <grymny> Wiara, jak powiedział kardynał, kardynał tak ciągle myśli o no Racingierze, a to jest biskup Oster. Jak powiedział Oster, podobna, znaczy jest, jest cnotą, a cnota ma to do siebie, że można ją rozwijać. Jest to cnota nadprzyrodzona, od Boga pochodząca i można ją rozwijać, ale można również ją zatracić, zaniedbać. I wiarę można zaniedbać. Ktoś mógł naprawdę być kiedyś bardzo wierzącym, ktoś mógł naprawdę chodzić do kościoła, wyznawać swoją wiarę, wyznawać swoją miłość do Boga, i to było szczere, i to było autentyczne, to nie było udawane. Ale potem przychodzi jakiś moment w życiu, nie wiem, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana stanu cywilnego, wejście w związek małżeński, nowe obowiązki, nowe zadania. Nowe troski, które się pojawiają, i gdzieś ta wiara zaczyna, zaczyna stygnąć, ponieważ zaniedbano praktyki, ponieważ zaniedbano, zaniedbano modlitwy, ponieważ zaniedbano życie sakramentalne. Raz zaniedbałem spowiedź, drugi raz piąty, potem już miesiąc, drugi, piąty, dziesiąty rok. Życie toczy się dalej i niby, prawda? Nadal uważam, że jestem człowiekiem wierzącym. Tak jak tutaj biskup Oster mówi, że rozmawia z wieloma ludźmi, którzy uważają się za wierzących, ale nie modlą się, nie czytają Słowa Bożego, nie przebywają z nikim, kto to Słowo Boże czyta. I z czasem, z czasem ta wiara y, słabnie albo i zanika. Y, odchodzą od, od Jezusa Chrystusa, odchodzą od Kościoła odchodzą od Słowa Bożego, traktując je właśnie jako księgę, którą Kościół sobie wymyślił, ludzie spisali, prawda, i tak dalej, i tak dalej, Zanied w ogóle pomijając, czy zaniedbując w swoim życiu rolę Ducha Świętego. Wiara umacnia się właśnie dzięki temu, właśnie dzięki temu, że czytamy Słowo Boże, wiara umacnia się dzięki temu, że modlimy się Wiara umacnia się dzięki temu, że prowadzimy życie sakramentalne. Bez tego nie ma rozwoju naszej wiary. Jeżeli ktoś myśli sobie, że może trwać w wierze, pomijając relacje z Bogiem, pomijając relacje ze Słowem Bożym, pomijając relacje z duchem świętym, który działa w sakramentach, to jest w błędzie. To jest w błędzie i bardzo szybko się przekona, jak ta Jego wiara jest płytka. A wtedy co może zrobić Pan Bóg? Pan Bóg może zapytać, tak jak w niedzielę. Czy mnie miłujesz? Czy mnie miłujesz? Za kogo mnie uważacie? Kim ja dla was jestem? Prawda? Kim ja dla was jestem? Myślę, że, że właśnie w tym py pytaniu, kim ja dla was jestem, jest to pytanie o miłość. Bo jeżeli naprawdę mnie miłujesz, to jestem dla Ciebie Mesjaszem, jestem dla Ciebie Zbawicielem, jestem, jestem Twoim Panem, powierzysz mi całe swoje życie. Jeżeli mnie nie miłujesz, to kim ja dla Ciebie jestem jako Bóg? Hm. Trudne pytania, nowe wątki się pojawiają, nie będę ich rozwijał, ale zapraszam na ciąg dalszy naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszam na modlitwę na zakończenie dnia, która od razu po słowie na dobranoc oczywiście zachęcam do pisania komentarzy, udostępniania, no właśnie, polubienia i tak Wiecie, co trzeba tutaj, miał kciuk pokazać w związku z polubieniem. Wiecie, co macie zrobić, Do tego was zachęcam. Tak jak powiedziałem, od razu po słowie na dobranoc modlitwa na zakończenie dnia. Z Panem Bogiem, pokój, dobro.